No i zwracam uwagę, to był taki czas, kiedy funkcjonowała zasada opt-out, czyli pełnomocnicy wiedzieli, że w ciągu 7 dni mogą odmówić udziału w mediacji i jakby przegadali sobie to, że to robili rytualnie. Czyli w momencie, gdy dostawali to postanowienie, od razu pisali do sądu, że nie wyrażają zgody. Dlaczego tak było? Ponieważ oni wiedzieli, że po upływie tych 7 dni jest dorozumiana zgoda. Ta opcja była bardzo dobra. Wtedy wydawało się, że należy to robić troszkę inaczej, czyli zachęcić od razu mediatorów, żeby otrzymując takie postanowienia, kontaktowali się ze stronami, zanim pełnomocnik wyśle to pismo do sądu, ewentualnie namawiać w dialogu z sędziami, by ci odbierali tą wolę porozumienia i zgodę na mediację na rozprawę. I dlatego myśmy w 2011 roku rozpoczęli jako Europejska Akademia Negocjacji i Mediacji cały cykl spotkań z sądami, zresztą bardzo udane. W największych polskich miastach takie spotkania się odbyły. Pokazywaliśmy sędziom, w jaki sposób robić to na rozprawę. Ta sytuacja się zmieniła z chwilą, gdy pan minister Ziobro wyeliminował opcję opt-out. Opcja opt-out, przypomnę, polega na tym, że mamy dorozumianą zgodę po upływie iluś tam dni, 7 dni. Ona została zmieniona. W tej chwili trzeba mieć zgodę na mediację, żeby mediacja została podjęta. W efekcie więc wielu pełnomocników w ogóle nie reaguje. Część oczywiście, która już nauczyła się wcześniej, że należy odmawiać, od razu wysyła pismo do sądu, ale większość tego nie robi, w ogóle nie robi i potem powstaje kłopot, bo mediatorzy, którzy tego nie wiedzą, co z tego wynika, gubią się. Adwokaci z kolei uważają, że samo postanowienie sądu skierowanej do mediacji już daje im tytuł do tego, żeby zażądać zaliczki albo zażądać zapłaty za tą mediację. Dlatego właśnie oni jako bilans konferencji domagają się tych wszystkich podwyżek, żeby płacono im za to, że sąd wydał postanowienie o skierowaniu stron do mediacji. To jest całkowicie nieprawidłowe. Wyobraźcie sobie Państwo, jedna strona podejmuje inicjatywę mediacji albo sąd wysyła sprawę do mediacji. No i teraz mija tych 7 dni i teraz nie wiadomo, czy ta mediacja została podjęta, czy nie. Przedtem było wiadomo, że została podjęta, a teraz nie wiadomo. I teraz mediator, który na przykład rozpoczął pracę, a potem strona na przykład oświadczyła, że my się wycofujemy z tej mediacji albo my do niej nie przystępujemy. Bo często to taki jest paradoks, prawda, nielogiczny, że osoby przychodzą na spotkanie, a po tym spotkaniu ogłaszają, że oni do mediacji nie przystępują. To znaczy albo byli przekonani, że to jeszcze nie jest mediacja, albo wykorzystują tą niepewność, tą niepewną sytuację, czy w ogóle została zawarta umowa o mediację, właśnie po to, żeby nie ponosić kosztów. Adwokaci załatwiają to tak, że najpierw chcą tej kasy, prawda? Jako że nie chcą płacić, to nie ma mediacji. I tu faktycznie jest problem formalny. Co się dzieje w momencie, jeżeli sąd wydaje postanowienie o skierowaniu stron do mediacji, strony nie wyrażą zgody na mediację, do mediacji nie dochodzi. Bo mediator nie ma możliwości złożenia protokołu, bo protokół składa się tylko z mediacji. Na szczęście jest ratunek tych 70 zł, czy tych wydatków. Czyli w efekcie ten wniosek o 70 zł, który mediator składa do sądu, jest błogosławieństwem, ponieważ on daje mediatorowi te 70 zł, on może wykazać, że jakieś koszty poniósł i należy mu się, nie dlatego, że on coś zrobił w tej mediacji, tylko dlatego, że rzeczywiście podjął działania celem kontaktu ze stronami i przygotowania tej mediacji. A z kolei dla sądu taki wniosek mediatora, że mediator składa do sądu wniosek o przyznanie mu 70 zł tytułem wydatków związanych z przygotowaniem sprawy do mediacji, daje jednocześnie sądowi jednoznaczny sygnał, że w sprawie, którą ten skierował do mediacji, mediacja nie została podjęta, to znaczy upadła. To oczywiście nie znaczy, że nie może jej być ponownie, ale w tej mediacji sąd ma przynajmniej jasność.